Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu państwu. Obrodziło nam tego weekendu w gości. Wczoraj była baba Morysia, a dzisiaj zaszczycił nas Little Moritz. On był niedawno, ale powiedział, że wpadnie to wpadł. Wczoraj było damski ogląd sytuacji, dzisiaj będzie męski i to jeszcze dziko zachodni. Proszę państwa, chciałem pogadać z tym Moritzem Little, ale on powiedział, że nie będzie gadał. Ma w dupie gadanie, powiedział, że mu nikt za to nie płaci. A się głupek w ogóle nie zorientował do tej pory, że nawet za śpiewanie nikt mu nie płaci, a zaśpiewa. Bardzo panie Moritzu, proszę, bardzo proszę. Juppie, pojechał tata Teddy na Ukrainę. Do teraz słowa Tadzia brzmią jak akordy. Stwierdził, że Polacy wybaczają wszystko, nawet tamte mordy. Jak gdy obserwuję czasem telewizję, od pewnego czasu mi się to nie zmienia, że obecne w kraju są niektóre mordy. Nie do wybaczenia. Piłkarze polecieli dostać Kataru. Z czystej sympatii sobie wyobraźcie, eskortowały ich do samej granicy słynne F-16. Z wypierdem miała wylot ta dzielna drużyna. Powrót ustalony, nie ma co się sprzeczać. Pilotom F-16 szepnęli: wracamy równo po 3 meczach. Pan prezes Jaro często przez kraj sobie kica i każde spotkanie wygląda tak samo. Aż nastąpił przełom, impreza w Gliwicach była w kinie Amok. To wielki ukłon w stronę jest obwożonego. Tkwie w nadziei, że też sztab prezesa zdoła już za tydzień znaleźć osiedlowy klubik o nazwie, no, Pierdoła. Okej. No to serdeczne dzięki, kochany kowboju. Proszę państwa, dzień absurdu dzisiaj obchodzimy. Także wszystkim państwu żyjącym w naszym kraju życzę wszystkiego dobrego z okazji tego dnia. Imieniny, bo to dzisiaj są solenizanci, też 20 listopada imieniny obchodzą Felix, Rafał oraz Agapiusz, Agnieszka, Ampelia, Ampeliusz, Edmund, Eustachy, Fortunata, Grzegorz, Lubomir, Maksencja, Maria, Narzes, Oktawia, Oktawiusz, Sędzimir, Sylwester, Sylwestra, Symplicjusz, Symplicy, Tespezjusz i Tespezy. A chcecie państwo przysłowie? Bo oczywiście najlepsze życzenia dla państwa obchodzących. To przysłowie dzisiaj jest o Krecie. Jeśli Kret w listopadzie jeszcze późno ryje, na nowy rok komar wpadnie w bryje. Komar przecież śpi wtedy. Nie wiem, do zobaczenia. Kłaniam się państwu serdecznie. Do jutra.